Siemano. Siemano, na tym, już to nie glitch, to filmik taki. Na tym filmiku z tego sprzedawania Easy, kurwa, w cenie Cerberusa za tam 3 200 000. Mówiłem, że pokażę wam kopiowanie od znajomych. Nową metodę glitchowania się, ale z metodą wstawiania nowych pojazdów specjalnych w miejsce starego. No, stwierdziłem jednak, tu koleś mi dzisiaj rano chyba napisał, czy wrzucę jakieś modowanie. Stwierdziłem, że jednak to będzie lepsze rozwiązanie, no bo kopiowanie od znajomych, kurwa, no działa cały czas, a metod glitchowania znajomego, który daje nam auto, jest no cała masa. Czy on zrobi off-radar w taki sposób, czy w taki, to nie ma znaczenia, czy tam, no chociaż ta jest bardzo prosta, kurde, tam inny tryb celowania, znajomy przed mobilką siedzi u nas na motorze, tam kurwa dołącza do kogoś z innym trybem celowania, on ma pierwszy komunikat, czy chce na pewno dołączyć, no to się musimy zgrać na raz, dwa, trzy, czy tam jakoś tak. Ja daję dipad w prawo, on potwierdza od razu komunikat i anuluje drugi. No, sprawa jest prosta, tylko a metoda tego, jak to się mówi, metoda dawania pojazdu jest ta sama cały czas. Tam parking, mobilka, kurwa, zestaw kryminalisty, wyjdź, wejdź sam, wsiadasz do auta, jest twoje. No ale tu typek mi napisał, któryś o modowanie, no i tu mam pytanie do was, które pierwsze wrzuci, no bo akurat robię to na Xboxie. I na Xboxie, no jest tak, modowanie z pojazdu na Bandito. Jest modowanie z RC Bandito na pojazd, no i jest modowanie z pojazdu na pojazd. Tylko na Xboxie z RC Bandito na pojazd będzie kurwa o wiele, wiele trudniej zrobić jak na PS4, dlatego sobie to odpuszczę w ogóle, bo na chuj mnie ten kaktus, ten pozyskiwanie danego sesji jest kurwa strasznie długie. Nie ma to tak jak na PlayStation. I z drugiej strony uznałem, no po co to kurwa nagrywać, jak można z pojazdu na pojazd przerzucić. Po chuj to wpierdalać na Bandito, jak można to wrzucić z samochodu na samochód. Także pytanie do was, którego glitcha wrzucić pierwszego, czy z pojazdu na RC Bandito, czy kurwa z pojazdu na pojazd. Tu zaraz się będę za to zabierał, bo i tak sobie będę chciał wrzucić te koła F1 i tak na przyszłość, kurwa, na Bandito i tak. A będzie okazja właśnie to nagrać. Pytanie właśnie tutaj do was, co wrzucić, co bardziej będzie wam przydatne, czy kurwa modowanie z pojazdu na pojazd, czy modowanie z pojazdu na Bandito. No do tego, kurwa mać, kto to nagrywał, kto to kurwa teraz nagrywał, nie wiem, czy Peja, czy Kain, no, któryś tutaj nagrywał, to najwyżej przypnę to kurwa w komentarzu, modowanie z RC Bandito na pojazd, bo tam nie trzeba właśnie klikać tej opcji, żeby sprzedać pojazd. Chociaż i tak przy modowaniu limitów nie ma, no ale no to no ja tu akurat przesiadłem się z powrotem na Xboxa, tutaj teraz będę trochę siedział, muszę nadrobić zaległości, pomodować te kurwa wszystkie auta, które wychodziły tutaj z pierwszego modowania, te kurwa niby jest, są koła Benego na aucie, które go nie dostaje, są Yangtony, są zielone szyby, ale co z tego, jak są kurwa pokupowane. Lakierowanie jest kurwa kupione, malowanie pojazdu, to trzeba będzie trochę tu posiedzieć, ponaprawiać, no i przy okazji mam nadzieję, że kurwa trafię tego Marcinka. Także dajcie znać w komentarzu, co tam pierwsze wrzucić, albo w ogóle co wrzucić, czy modowanie z auta na auto, czy z auta na Bandito, chociaż ja uważam, że z auta na Bandito to nie ma sensu nawet wrzucać, skoro jest z auta na auto, a na chuj się pierdolić tam z auta na Bandito, żeby
z Bandido przenieść to kurwa na jakiś inny samochód, jak można bezpośrednio z samochodu na samochód, także. No ale jak ktoś chce sobie też na przyszłość, tak jak ja akurat będę to przyszłościowo robił, zmodować Bandito, no też to mogę nagrać. Także kto chce, dajcie znać. Wybiorę i nagram. Elo.